Sir Halford Mackinder, Geograficzna oś historii. Klasyka geopolityki. Podstawowa, prymarna książka, od której zaczęła się współczesna geopolityka i ogólnoświatowe spojrzenie na geografię. To od tej pozycji ukształtowało się pojęcie Hartlandu, Śródziemia, serca lądu, wielkiego obszaru leśno-stepowego, znajdującego się w środku Eurazji, który jest niepodatny na wpływy z zewnątrz, zwłaszcza mocarstw morskich. Niezwykle treściwa pozycja, mimo niecałych 50 stron. Pierwszy raz czytałem książkę, której ponad połowę stanowiły przypisy. I co równie ważne, bardzo się przydają, bo opisują miejsca i ludy, które zamieszkiwały różne obszary Eurazji, oraz pomagały zrozumieć, co autor miał na myśli. Wszak książka ma już ponad 120 lat i była pisana w konkretnym momencie historii i uwarunkowaniach. Tak jak O powstawaniu gatunków Karola Darwina jest kluczową pozycją w temacie ewolucji, tak geograficzna oś historii ma takie samo znaczenie dla geopolityki. Pomaga zrozumieć znaczenie geografii dla historii i władzy polityki. Zaznajamia z migracjami ludów wewnątrz Eurazji i wagą demografii. Polecam ze względu na długość, krótkość i kondensację wiedzy.